Witam wszystkich w to niedzielne południe. Mamy dzisiaj koniec czerwca, prawie lipiec. Dzisiaj trochę o arbuzikach, tych w gruncie i mini szklarni i w wiacie. Zobaczcie, jak rosną u mnie. U niektórych ogrodników rosną bardzo dobrze, u niektórych średnio, u niektórych można powiedzieć w ogóle. No bo po prostu jakiś kataklizm lub po prostu pogoda nie dopisała i zniszczyły się sezonki arbuza. No u mnie średnio ten sezon arbuzowy i to nie jest ode mnie zależne, bo każdy ogrodnik chciałby jak najlepiej dla siebie i dla ogrodu, ale czasami warunki są jakie są i niestety. Tak nieraz wypada. W tym roku jest po prostu średni dla arbuza, przynajmniej w moim rejonie. Zobaczcie, jak rosną u mnie arbuziaki. Aktualizacja dzisiejszego dnia. Jesteśmy teraz w mini szklarni. Tu jeszcze dosiałem inne arbuziaki. Może coś z nich będzie, a jak nie, no to trudno się mówi. Miałem sporo ziaren, więc nic nie tracę. Tak prezentują się sadzonki arbuza. Jedne są większe, drugie mniejsze. Tu jeszcze dosiane jakieś. O, tam pnie się do góry. Największy egzemplarz ma metr. To właśnie ten. Zobaczcie. Od góry pokażę wam najpierw. I to jest on. Ma już kwiat żeński jeden. Męski oczywiście też są już od dawna. A w tyle jest jeden żeński. Zobaczcie. Odtąd. Tu, tu. I tak do góry sobie leci. Tam idzie w bok, poszedł w bok i do góry. Ma z metra, bo i nawet więcej. Kolejny to są tu. Też się pnie do góry. Nie wiem, czy go puszczę na górę, bo wszystkie chcą na górę. Część musi być w dole, więc... Tam jeszcze jest inny arbuzik i też ma kwiat żeński. Tutaj na pierwszym planie widać go taki już przykwitły kwiatek. I tam są męskie jeszcze. Także w mini szklarni ogólnie arbuzy, mogę powiedzieć, że mają się bardzo dobrze lub dobrze. A w gruncie znacznie gorzej. No cóż, tak czasami bywa. A teraz w gruncie arbuziki tak wyglądają. Znacznie gorzej. Wcześniej temperatura, później ślimaki, a ostatnio 9-godzinna burza. Przez 9 godzin padało ulewy. 4 grady bicia w ciągu 9 godzin. I prawie 100 litrów wody deszczu spadło na metr kwadratowy, przynajmniej tak w telewizji podawali. Po prostu masakrycznie to było. Mam tu różne odmiany arbuza i polskie, takie jak janosik, bingo czy inne jakieś podobne. Natomiast część mam arbuzów zagranicznych od koleżanki Marder. Jedne wyglądają lepiej, drugie gorzej. Tutaj arbuziaki wyglądają trochę lepiej. Ponasiewały się chyba z dynią albo z melonami, bo były nasiona w arbuzach, więc nie wiem, skąd one się tam wzięły. Także te sadzonki jeszcze są w miarę ok. Część napisu pozostała, ale niestety wyblekła i niestety nie wiem, jakie nazwy tych arbuzów są. Część po prostu wiatr podczas tej burzy porwał, więc niewiele wiem na temat nas, dopóki nie urosną.
Jedne sezonki są lepsze, że tak powiem, drugie mniejsze. Mam na myśli oczywiście wielkość ich. Ale myślę, że z tych na pewno coś tam się wykluje, jakiś arbuzik. I mają szansę dojrzeć. Bo głównym miesiącem wzrostu pędów arbuza czy melona to jest lipiec. Nie czerwiec, nie wrzesień, tylko właśnie lipiec. I teraz wszystko od tego miesiąca zależy od pogody, temperatury, jaki będzie przyrost sadzonego arbuzika. Tu jeszcze nawet jest nakrapiony jeden od koleżanki Mordor. Tu chyba Moon and Stars z żółtymi plamami na liściach. Te znacznie gorsze sadzoneczki, malutkie, lichutkie. Tutaj jest wiata, też kilka sztuk mam arbuza, jeden to taki największy, pięknie się pnie, tam jeszcze podeszli, mam różne, i w tyle i w przodzie, tu jest taka mała dżungla, kolejny arbuziak i tam w tyle jeszcze jest jeden, słońce świeci, zbytnio może nie widać. Tutaj jeszcze poprzesadzałem arbuzietki z innej szklarni, bo tam nie rosły. To też jest nakrapiony, tam są melony. Jeszcze jeden arbuzik tam jest. Tutaj jeszcze dosadziłem arbuziaki. Jeden, drugi, po dwa, po trzy krzaki. Dałem więcej obornika, więc może coś z tego będzie. To jest sektor drugi arbuzowy, ale najsłabszy. Jeśli chodzi o arbuzy, bo najsłabymi rosną tutaj arbuzy. Tutaj najbardziej wieje kataklizmy, wiatry, niewiatry, ślimaki, mszyce. Tutaj do koszyka takiego dużego sadziłem sadzonki arbuzika, nawet kilka. Teraz dosadziłem takie mniejsze, o, może widać. Na dole ziemi dałem, nie wiem, 10 cm, drugie 10 dałem obornika, dobrze słyszycie, taką dużą warstwę, później ziemi i warstwa około 7 cm i posadziłem arbuzy. Można posadzić tutaj kilka sadzonek, bo tu jest dużo obornika, kompostu, mają dużo energii, więc spokojnie wykarmi się kilka sadzonek arbuza. Nie ma co się obawiać. Kukurydza. Pięknie rośnie kukurydza. A teraz zobaczcie sobie na arbuziaki. One mają się słabo, bardzo słabo, dobrze, średnio. To wszystko zależy od krzaków. Jedne są mniejsze, drugie większe. Część jeszcze dosiałem. Przepadły albo od zimna, albo od innych rzeczy, ślimaków i innych. Najlepiej mają się tutaj w sektorze drugim w donicach. Tutaj jeszcze dosiałem. Także tutaj w donicach najlepiej. To wszystko dosadzone są. Te małe sadzonki. To są donice 10, 15, 5-litrowe. Także szału jakiegoś nie ma. Ale jest nadzieja, że coś w tym roku się wykluje, jakiś arbuzik i przynajmniej nie jeden. Najlepiej, żeby były różne rodzaje. To by było super. Kolejny arbuz, jaki słońce świeci. Nie wiem, czy będzie widać dobrze na filmie. Niektóre kwitną.
Niektóre takie malutkie. Też nasiał się chyba melon z arbuzem. Kolejna sezonka. Kolejny malutki dosadzony, ale podrosł po tym deszczu. Bo nie wiem czy wiecie, ale w moim rejonie nie było deszczu 16 dni. I w tym, na koniec dnia, 16 dnia, bez deszczu, spadł deszczyk, burza pojawiła się, która trwała 9 godzin. Dolało porządnie, prawie 100 litrów na metr kwadratowy. Także jak nie było, tak nie było. A jak spadło, to w hurtowych ilościach. To flowersy zakwitły. I kolejne arbuziaki. Jeszcze dosiane. Do gruntu po prostu wsadziłem. W kilka dni pojawiły się. Przy takich wysokich temperaturach, jakie tutaj były, w cieniu około 30-33-4 stopnie. W cieniu. Nie było deszczu ponad 2 tygodnie, więc szybko by to rosło, gdyby był deszcz. Owszem, one były podlewane, nawet arbuzy, 2 razy dziennie, zasilane gnojówką z tego, z tamtego i nic nie rosły. Po prostu deszcz to jest jedna inna energia. Woda z kranu nie ma tyle składników odżywczych co deszczówka. Po niej momentalnie wszystko idzie w górę. No ale coś zrobić. U niektórych deszcz są codziennie, u niektórych rzadko. No, taki jest urok w tym roku. Słabie po prostu mi arbuzy rosną. Czasami warunki, czasami jakieś paskudy typu ślimaki lub mszycy. To jest najlepsza sezonka arbuzy. I zobaczcie co on robi. Co robi ta sezonka. Obrała prawidłowy kształt i idzie ku górze, tak jak było zakładane, czyli pójdzie na altanę arbuzową. Już pomału się wspina. Silna sadzonka, duży, gruby pęd. Nie wiem czy widać, ma około centymetra grubości pęd. Najlepsza sadzonka. Mam nadzieję, że wszystkie pójdą w jego śladem. Tu też nawet nie jest najgorzej. Mogło być gorzej. Tutaj no już słabiutko. Meloniki też dosiane. Dosyć późno, bo tamte zostały zjedzone przez ślimaki. I zimno też załatwiło. Zimne, lodowate noce. Załatwiłem melony. Tu jeszcze arbuziak inny. Jeden większy. Drugie mniejsze. Grunt, żeby cokolwiek się pojawiło w tym roku. Najlepiej kilka odmian i kilka smaków kolorystycznie. Też chętnie przygarnę kilka arbuzów różnych. A tak przedstawia się właśnie altanka numer 2. Altanka dokładnie to jest sektor 2. Tu jest jedyneczka. Zobaczcie, jak mają ochronę z szyb przeciwgradu, który był 4 grady, pojawił się w 9 godzin, więc naprawdę chyba rekord polski. I 9 godzin trwała burza. Pioruny, błyskawice, deszcze. I zobaczcie, jakoś to przetrwało. Oczywiście ja to zabezpieczyłem, zwłaszcza arbuzy. Były poprzykrywane donicami lub takimi skrzyniami, zobaczcie. I drewnianymi, plastikowymi. Te większe sadzonki musiały jakoś być zabezpieczone. Lub większymi donicami te mniejsze sadzonki arbuza.
A zobaczę sobie jeszcze raz z góry. To najlepsze sezonki moje, bez dwóch zdań, z wszystkich jakie mam, arbuziaka. Nie wiem czy widzicie, ale to jest z lotu ptaka. Staram się wam pokazać jak wyglądają arbuziki z góry. Nie wiem czy widać, bo ja nie za bardzo mogę patrzeć, bo oślepia mnie światło, słoneczko. Ale przynajmniej mam nadzieję, że zobaczyliście chociaż trochę. Także to są sektory 1 i 2 arbuzowe. Część arbuzów wypadła niestety, więc musiałem dosadzić melony, jakieś tam papryki, flowersy. No niestety taki sezon, ale ogólnie oceniam, że będzie ok. Bo ważna jest jedna rzecz, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, więc początek może być mizerny, oby koniec był owocny. Tego sobie i wam życzę. Jeszcze na koniec pokażę wam w głównej szklarni kilka sadzonek arbuza, tam też sobie razem średnio. Tak prezentują się arbuziaki w szklarni głównej, niestety tak średnio się prezentują, większość wyleciała. Wyleciała lub je wysadziłem, po prostu zmarnowały się część sadzonek, było tu chyba 10, zostało tylko kilka, dosłownie 4 chyba tylko, to jest największa, także szału nie ma, lepiej w mini szklarni rosną w wiacie niż tu, nie wiem, jak była jeszcze poprzednia szklarnia, miałem to samo, w ogóle prawie mi nie rosły. Mam też tutaj meloniki, krzaki olbrzymie można powiedzieć, ale wszystkie męskie na razie już zero. Chociaż, teraz znalazłem. Coś tu widzę. Nie wiem czy zobaczycie, o, to zielone. Nie wiem czy wy zobaczycie, bo odbija słońce. Ale widzę małą zawiązkę. Jeszcze się nie rozwinęły kwiatuszek, ale coś może będzie. Melonik. Patrzcie jaki piękny. Jakie krzaczory. Jakie krzaczory. Gigantyczne. Na razie wszystko męskie, wszystko. Ale teraz właśnie powiedziałem, że nie ma nic, ale tu widzę, jest jeden mały owocyk. I fajnie. Przynajmniej tutaj melony wyglądają naprawdę super. Teraz czekamy na owoce tych melonów. A czy coś z arbuzów będzie tutaj w szklarni? Czas pokaże. Raz mi się udało tylko wyhodować arbuzy, ale to były wielkości grejpfruta, więc szału nie było. Później przestają rosnąć i dupa jest zbita. Także raczej to mi się nie udają arbuzy. Dzięki wam za uwagę, za ten czas spędzony niedzielny. Mam nadzieję, że was jeszcze będzie lepiej. Prezentowały się arbuziaki i szybciej rosły. I przy okazji może moje podskoczą trochę. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Udanej niedzieli. Hej.